Również w tym roku, święta wielkanocne, będziemy starali się przeżyć z głęboką przede wszystkim wiarą, aby duchowo przeżyć te święta, bo mimo trwającej wojny te święta mają dodać nam radości, pokoju, umocnić naszą wiarę w zmartwychwstanie Chrystusa. I dlatego mimo tych zakłóceń poprzez syreny, poprzez te wieści, które przychodzą do nas ze wschodu, z naszych sąsiednich diecezji, z naszych parafii, o tragicznej śmierci wielu żołnierzy, wielu bliskich, o tym, że muszą często uciekać do schronów, uciekać przed bombardowaniami, życzę, by Chrystus nie ominął nikogo z nas, by tak jak do apostołów, jak do Marty przychodził i mówił: pokój wam, by rozweselał nasze serca, by wlewał nadzieję na szybkie zwycięstwo tego zła nad dobrem, bo zawierzaliśmy siebie i naszą Ukrainę niepokalanemu sercu Matki Boskiej Fatimskiej i wierzymy, że ten cud szybko nastanie. Jeszcze zostały nam 4 pierwsze soboty. Jeszcze w dalszym ciągu przepraszamy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy. I niech ta nadzieja poranka wielkanocnego będzie dniem każdego kolejnego naszego życia, by ono wzrastało w miłości, przebaczeniu i pokoju. Drugiego kwietnia przybył kolejny transport pomocy humanitarnej z Polski do Ukrainy. Został dostarczony na hub Sztabu Antykryzysowego Archidiecezji Lwowskiej. Pomoc humanitarną przywiozła europosłanka pani Beata Kempa razem z księdzem Cezarem Chwilczyńskim z parafii świętego Józefa w Żurawinie koło Wrocławia, w której w ramach Solidarności z Ukrainą została zorganizowana akcja Żurawina dla Ukrainy, do której włączyła się również Fundacja My Polacy. I dzisiaj ten smutny czas, który dzielą wszyscy mieszkańcy Ukrainy. My nie dzielimy mieszkańców na to, w którego i jakiego Pana Boga wierzą. Nie dzielimy na biednych i bogatych. Uważamy, że wszyscy dzisiaj cierpimy razem z Wami z powodu tej agresji. I chcę bardzo też podziękować, że ksiądz biskup znalazł czas, żeby też się z nami spotkać, podzielić być może jeszcze jakimiś informacjami. Chciałabym też porozmawiać o kilku kwestiach, które z nimi przyjechałam i też z tego miejsca podziękować księdzu Cezaremu Chwilczyńskiemu z parafii świętego Józefa w Żurawinie za wszelką pomoc i opiekę. W Brzuchowicach pani Beata spotkała się z biskupem Leonem Dubrawskim, ordynariuszem diecezji kamieniecko-podolskiej, który osobiście przybył odebrać i przetransportować pomoc humanitarną dalej na wschód. Europosłanka spotkała się także z kapłanami pracującymi w sztabie antykryzysowym, siostrami, które opiekują się Domem Miłosierdzia, rycerzami Kolumba i wolontariuszami, którzy pomagają dostarczyć pomoc humanitarną dla uchodźców do najbardziej potrzebujących regionów Ukrainy. Przypomnieć nam ewangelicznie, to myślę, że ewangeliczne słowa pycha kroczy przed upadkiem, a jeśli do tego dodamy jeszcze po prostu zwykłą chciwość, zaborczość, kwestia braku szacunku do drugiego człowieka, braku szacunku dla drugiego narodu, braku szacunku dla jego integralności i prawa do tego, żeby mieć swój kraj i sam o sobie stanowić, no to pokazuje, że ta pycha, ja myślę, że nikt już dyplomatycznie jest skończony. Pani Beata Kempa odwiedziła także Katedrę Lwowską i spotkała się z arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim. Na spotkaniu zostały omówione aktualne potrzeby ludzi, którzy ucierpieli od wojny. Europosłanka obiecała metropolicie ciągłe wsparcie humanitarne i zadeklarowała chęć osobiście dostarczyć kolejny transport z pomocą do Ukrainy. Bo to pan kazał, że poprzedni raz prowadzę. Tak? Czy co? To racji. Komunikanty. Komunikanty, tak. Na dole.
Wieczorem 9 kwietnia, w 12. rocznicę katastrofy lotniczej pod Smoleńskim, w której zginął prezydent Rzeczpospolitej Polski Lech Kaczyński z małżonką oraz towarzyszący politycy i działacze publiczne, na wniosek Konsulatu Generalnego Polski we Lwowie w Bazylice Metropolitalnej została odprawiona msza święta. Nabożeństwo celebrował metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Przybyli polscy dyplomaci i pracownicy konsulatu na czele z pani konsul Elizą Dzwonkiewicz, przedstawiciele organizacji polonijnych i społeczności ukraińskiej oraz polscy pielgrzymi. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki powiedział w swoim kazaniu tak. Świat dowiedział się o fałszowanej historii i okrucieństwie stalinowskiej władzy. Świat zdemaskował kłamców historii i ukazał zbrodniarzy. Dlatego przez pryzmat ujawnionej prawdy o Katyniu możemy zrozumieć sens tego, co się stało 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskim. Po latach od tamtych wydarzeń dostrzegamy, że niewiele zmieniło się w mentalności potomków katyńskiej zbrodni. Oni nadal stosują podobne metody działania i tym razem w odniesieniu do ludności Ukrainy. Widzimy, że zło nie daje za wygraną. Tak było wtedy i tak jest teraz. Dlatego też w świetle tych wydarzeń możemy pytać o sens śmierci człowieka i odnaleźć się w perspektywie śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Śmierć, której doświadcza człowiek wierzący, otwiera drogę do Boga Ojca i dlatego ma zawsze wymiar nadziei i miłości. Święty Paweł pisze w liście do Filipian: dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Zaś w liście do Tymoteusza przekonuje nas: nauka to zasługująca na wiarę. Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy. Po mszy świętej złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary tragedii katyńskiej oraz wszyscy odmówili modlitwę Anioł Pański za zmarłych. Przedstawiciele Kirche i Not odwiedzili ośrodki dla uchodźców archidiecezji lwowskiej. 9 kwietnia wizytę roboczą we Lwowie złożyli przedstawiciele Międzynarodowej Katolickiej Organizacji Charytatywnej Kirche i Not, która od grudnia 2011 roku posiada status papieskiej fundacji charytatywnej. Inicjatywy tej organizacji w Ukrainie mają na celu wspieranie działalności duszpasterskiej, edukacji religijnej, mediów katolickich oraz restauracji i rekonstrukcji katolickich obiektów sakralnych. Po inwazji Rosji na Ukrainę na pełną skalę, Kirche i Not zbiera dane na temat potrzeb katolickich wspólnot religijnych w Ukrainie, które opiekują się uchodźcami ze strefy wojny. Celem jest pozyskanie funduszy od dobroczyńców z całego świata i tym samym okazanie pomocy Ukrainie w tym dramatycznym czasie. Pani Magda Kaczmarek, przedstawicielka centrali organizacji, wraz z panem Marko Mankalią odwiedzili ośrodki dla uchodźców we Lwowie i okolicach, którymi opiekuje się Kościół katolicki. Rozmawiali z osobami mieszkającymi w tych ośrodkach, a także z opiekunami i wolontariuszami tymczasowych schronisk. Mianowicie pani Kaczmarek odwiedziła klasztor benedyktynek we wsi Sołonka koło Lwowa, parafię świętego Jana Pawła II w Sokolnikach, a także plac budowy, na którym trwają prace związane z budową domu dla kobiet w kryzysie u sióstr Albertynek oraz była w przytulisku dla mężczyzn, który jest pod opieką braci Albertynów. Również przedstawiciel Kirche i Not w towarzystwie z arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim odwiedził jeden z największych ośrodków przyjmowania uchodźców archidiecezji lwowskiej – Dom Pielgrzymów Błogosławionego Jakuba Strepy w Brzuchowicach. Ośrodek nie tylko zapewnia schronienie i wyżywienie osobom przesiedlonym, ale także udziela pomocy psychologicznej i medycznej, organizuje zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w czasie ich pobytu oraz pomaga w opuszczeniu kraju w czasie wojny. Przedstawiciele papieskiej fundacji charytatywnej mieli okazję porozmawiać z tymczasowymi mieszkańcami ośrodka, zobaczyć warunki, w jakich żyją, usłyszeć ich historię i nawet posłuchać małego koncertu zainspirowanego przez dzieci. Dwóch uczestników tego koncertu pochodzi z dużej rodziny, która cudem uciekła z Mariupola. Przedstawiciele Kirche i Not powiedzieli, dlaczego przyjechali do Ukrainy i czego oczekują. W
Dziękujemy Bogu, że możemy być tutaj pośród Was. Chcemy Wam pomóc tak bardzo, jak tylko możemy. Przybyliśmy, aby z Wami porozmawiać, zobaczyć wszystko, co się dzieje i podzielić się tymi informacjami z ludźmi w różnych krajach, aby katolicy na całym świecie mogli wspierać finansowo i modlitewnie katolików w Ukrainie, którzy opiekują się ofiarami wojny. Naszym głównym zadaniem jest przekazać im to, co tu widzimy. To, co się dzieje dziś w Ukrainie, zjednoczyło ludzi na całym świecie, nie tylko w Europie. To swoisty fenomen dla ludzi na całym świecie, którzy jednoczą się wokół jednego kraju, wierzących i niewierzących, biednych i bogatych, wszyscy teraz z Ukrainą. Miliony ludzi chcą pomóc. Przedstawiciele Kirche i Not planują też odwiedzić podobne ośrodki w innych regionach Ukrainy. Powstali i poprowadzili Jezusa przed Piłata. Tam zaczęli oskarżać Go. Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza Króla. Piłat zapytał Go: czy Ty jesteś Królem Żydowskim? Jezus odpowiedział: tak. Ale blask krzyża nie zostaje przysłonięty przez ten mrok. Przeciwnie, na jego tle krzyż jaśnieje jeszcze mocniej i wyraźniej. Wkraczając w przeżywanie Wielkiego Tygodnia, słowa świętego papieża jawią się dla nas wszystkich jako prawda, która od wielu lat, a szczególnie od kilku tygodni, towarzyszy naszej codzienności. Na ziemi ukraińskiej śmierć stanęła naprzeciw życia, nienawiść stanęła naprzeciw pokojowi. Ostatnie wydarzenia odkrywają prawdziwe oblicze agresora, który podniósł rękę na najbardziej bezbronnych, czego niezbite dowody widzimy chociażby w Buczy. To tam, podobnie jak w wielu innych miejscach, znajdujemy ślady ludobójstwa, będące świadectwem prawdy o tych, którzy rozpętali tę wojnę. Pan z Wami.
12 kwietnia w Bazylice Metropolitalnej Mniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lwowie odbyła się tradycyjna msza krzyżma, podczas której księża archidiecezji lwowskiej odnawiali swoje przyrzeczenia kapłańskie. Eucharystii przewodniczył papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski, który przybył na Ukrainę z darem od papieża Franciszka kolejną karetką medyczną, którą przekaże kijowskim medykom. W swoim kazaniu kardynał Krajewski przypomniał księżom, że ich powołaniem jest bycie żywym tabernakulum Chrystusa oraz niesienie Boga nie tylko w czasie liturgii, ale także poza Kościołem. Na zakończenie swego kazania kardynał Krajewski życzył wszystkim kapłanom, aby ich posługa otwierała ludzi na Boga. We mszy świętej krzyżma w lwowskiej archikatedrze wzięła udział też delegacja papieskiej fundacji charytatywnej Kościół w potrzebie, Kirche in Not. Mianowicie Magdalena Kaczmarek i Marko Menkaria przyjechali na Ukrainę spotkać się z uchodźcami, aby zobaczyć na własne oczy ich potrzeby, aby skuteczniej pomagać osobom dotkniętym przez wojnę. Po wspólnej Eucharystii we Lwowie kardynał Krajewski udał się do Kijowa, aby przekazać dary od papieża tamtejszym kapłanom oraz w stolicy Ukrainy świętować Wielkanoc. Dziękujemy Panu Bogu za legata papieskiego, którego Ojciec Święty Franciszek po raz drugi w czasie trwającej wojny posyła do Ukrainy. Księże kardynale, witamy Cię serdecznie i dziękujemy za to, że jesteś tutaj razem z nami w osobie Ojca Świętego Franciszka i swoim. Nie dorastamy do naszego namaszczenia. Błagam Najświętszą Marię, zawsze Ciebie chcę. Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, aby uciśnionych odsyłał wolnymi. Czy jestem z Ewangelii, czy ja reprezentuję świat? Wydaje mi się, że najważniejsze dla mnie, tego, który jest namaszczony i dla Ciebie, i wszyscy w tej katedrze lwowskiej są namaszczeni, jest żyć czystą Ewangelią. Bez komentarza. Komentarze ją rozwadniają. Komentarze ją osłabiają. Ona jest bardzo radykalna. Dlatego, kiedy ją czytam każdego dnia, kiedy ją otwieram, jak Jezus dzisiaj w synagodze, ona zaczyna czytać moje życie. Całuję ją, okadzam ją, błogosławię ją, ale
Ale czy staje się Ewangelią? Czy ludzie, patrząc na mnie, czytają Ewangelię? Kogo widzą? Dzisiaj wyjątkowy dzień dla nas kapłanów. Kiedy jechałem tutaj do Lwowa karetką, którą dzisiaj postaram zaprowadzić się do Kijowa, jako dar Ojca Świętego na Wielki Czwartek. Wtedy, kiedy my obchodzimy obmywanie nóg. Papież chce obmyć nogi wszystkim Ukraińcom. Ucałować się. W tym geście bardzo zwykłym, bardzo prostym, uniżającym się. Chcę przytulić do serca wszystkich. Bo karetka jest znakiem także życia. Ona ratuje życie. I tak jadąc z Rzymu, a to prawie 2000 kilometrów, myślałem sobie, co jest najważniejsze w moim życiu kapłańskim. Wydaje mi się, że jeśli jestem namaszczony, jeśli Duch Święty mnie wybrał i każdego z was, to muszę namaszczać innych. To muszę roznosić zapach Boga, gdziekolwiek przychodzi mi żyć. Drodzy bracia kapłani, gdy przyjmowaliście święcenia kapłańskie wobec biskupa i całego ludu Bożego, wyraziliście gotowość przyjęcia święceń kapłańskich i wszystkich obowiązków, które z kapłaństwem są związane. W rocznicę dnia, w którym Chrystus dał udział w swoim kapłaństwie apostołom i nam, pytam każdego z was. Czy chcesz odnowić przyrzeczenia złożone w dniu święceń wobec biskupa i świętego ludu Bożego? Chcę. Czy chcesz pobożnie i z wiarą odprawiać misteria Chrystusa na chwałę Boga i dla uświęcenia ludu chrześcijańskiego zgodnie z tradycją Kościoła? Chcę, abym wiernie wypełniał urząd apostolski, który został mnie jego dniem powierzony i wśród was był żywym wizerunkiem Chrystusa kapłana, dobrego pasterza, nauczyciela i sługi wszystkich. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Boże Ojcze Wszechmogący wielkiej pociechy, Ty przez swojego Syna chciałeś leczyć cierpienia chorych.
Wysłuchaj łaskawie modlitwy pełnej wiary. Prosimy Cię. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Dzięki składanie Twojej niewysłowionej miłości, gdy Ty zapowiedziałeś w dziejach Starego Przymierza misterium oleju, który daje uświęcenie, i gdy nadeszła pełnia czasów, objawiłeś je ze szczególnym blaskiem w Twoim. Błagamy Ciebie, Boże, niech moc Twojej łaski sprawi, aby ten olej zmieszany z wolnościami stał się dla nas sakramentem przynoszącym Twoje błogosławieństwo. Aby przez sakramenty, w których będzie użyty ten olej, wzrastał Twój Kościół. Ich z Chrystusem w Duchu Świętym przez wszystkie wieki wieków. Amen. Zanieś nasze oddanie i podziękowanie Ojcu Świętemu Franciszkowi, który zwłaszcza od początku wojny modli się za nas. Apeluję do całego Kościoła i do całego świata o pokój w Ukrainie ze wzgórza Watykańskiego. Nie tylko dlatego, że są namaszczone, ale że namaszczają, że tworzą Kościół, że roznoście zapach Boga. Ojcze Święty, jest z Wami, dziękuję Wam, że wszyscy jesteście z ludem Bożym, że nikogo nie opuszcza. I że tak samo cierpicie jak lud Boży. Wczoraj jedna z osób, kiedy przyjechałem, mówi mi, że ksiądz nie zauważa, że zawierzenie nad Matki Bożej dokonane przez Ojca Świętego w tym samym czasie w Fatimie już działa, że już wycofano się z Kijowa. Inni nazywają to przemieszczaniem wojsk. A może to już wszystko jest ku zmartwychwstaniu? Oby tak było. Mamy najlepszą broń na świecie my, wierzący. To jest modlitwa. To jest pokuta. Post i jałmużna. Nasz drogi arcypastrio, drogi ocze, jepiskopy pomiczniku, w imieniu całej wspólnoty duchowaństwa chciałbym pobożać Wam w ten dzisiejszy czas, jaki my dzisiaj odnowili, święczeństwa, żebyśmy dzisiaj byli tak, jak Wy skazali na propowiedzi, pod tym żywym tabernakulem. Жити цією Євангелією – це для нас дуже важливо. Ми запевняємо свою молитву і дякуємо вам за вашу присутність. Тут дуже дивно представити те, яке księżom є і сестрам певне знане. Це наше лого, наш символ нашої організації, яка 75 років тому została założona przez ojca Werenfrieda jako inicjatywa dla ludzi, którzy wtedy zostali wypędzani z Europy Wschodniej. I cały Wielki Tydzień przeżywam
w Kijowie wszystkie celebracje razem z udręczonym narodem ukraińskim, ale niedziela Zmartwychwstania, kiedy rozbrzmiewa radosne Alleluja, przeżywamy z całym Kościołem Powszechnym i z nim się łączymy. Niech ten dzień będzie radosny dla całej Ukrainy, dla wszystkich uchodźców, dla tych, którzy są poza domami swoimi. Ja też jestem poza swoim. 14 kwietnia, Wielki Czwartek, w Bazylice Metropolitalnej w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny we Lwowie rozpoczęła się uroczysta liturgia Wieczerzy Pańskiej. Przed wspólną modlitwą młodzież złożyła życzenia arcybiskupowi Mieczysławowi Mokrzyckiemu oraz księżom w dzień ustanowienia sakramentów kapłaństwa i Eucharystii, a także metropolita wyraził głęboką wdzięczność Panu za wszystkich księży posługujących w archidiecezji lwowskiej. Kazanie podczas mszy świętej wygłosił ojciec Sławomir Zieliński, dyrektor duszpasterstwa ogólnego. W tym dniu kierujemy nasze myśli i serca w stronę wszystkich kapłanów, obecnego pośród nas księdza arcybiskupa Mieczysława, księdza proboszcza oraz wszystkich kapłanów tutaj zgromadzonych. W tak ważnym dla was dniu, drodzy kapłani, w dniu ustanowienia sakramentu kapłaństwa, chcemy w imieniu wszystkich parafian podziękować za waszą obecność i posługę dla nas. Dziękujemy bardzo za pamięć i za wyrażone życzenia. Razem z wami dziękujemy Najwyższemu Arcykapłanowi Jezusowi Chrystusowi za ustanowienie sakramentu kapłaństwa Eucharystii. Ізраїльтяни щороку святкують свято Пасху, тобто прихід Господа. Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Takie pytanie postawię dzisiaj w słyszanej przed chwilą Ewangelii Jezus apostołom. Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? To pytanie powtarzam dzisiaj w tym naszym diecezjalnym, metropolitalnym wieczerniku we lwowskiej katedrze. Tobie i mnie, kochany bracie i siostry. Czy rozumiemy wieczernik? Kiedy apostołowie zostali zaproszeni przez Jezusa do wieczernika, oni nie rozumieli go tak, jak dziś my go przeżywamy. Oni poszli tam po to, aby przeżyć wedle wiary wieczerzę paschalną. Wieczerzę pamiątki wyzwolenia z niewoli egipskiej. Wieczerzę wolności. Thank you.
Módlmy się za Kościół Świętym, aby karmiąc się Słowem Bożym i Eucharystią nieustannie wzrastał świętości. Ciebie prosimy. Po liturgii Wieczerzy Pańskiej na pamiątkę uwięzienia Jezusa arcybiskup Mieczysław Mokrzycki przeniósł Przenajświętszy Sakrament na ołtarz w kaplicy bocznej, która symbolicznie przedstawia ciemnicę, gdzie był uwięziony Chrystus. I rozpoczęła się adoracja Jezusa Eucharystycznego. O Trwodze Chrystusa i Męce Pańskiej dziś symbolizują wszystkie znaki liturgiczne. Mianowicie wszystkie obrusy i ozdoby zostały zdjęte z ołtarzy do Wielkiej Soboty. Починається перша частина літургії Великої П'ятниці – літургія Слова. В першому читанні пророк Ісая заповідає благословенні плоди муки і смерті Месії, на якого Бог поклав гріхи усього людства. Ото ще повідає моєму слузі, вибіє ще, вивище і дуже вирощує. Як вірю осуп'яло на його відок, так нелюдсько зостав ушпецьоне. Jego wygląd i postać jego była niepodobna do ludzi. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Czytania z Posłania do Jewrajów.
маючи великого первосвященника, який прийшов небеса, Ісуса, Божого Сина. Тримаймося визнання, адже маємо не такого первосвященника, який не може співчувати нашим слабкостям, але який, подібно до нас, був випробуваний у всьому. Для нас Христос став się posłusznym aż do śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg wywyższył go nad wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię. Chwała Tobie, Królu wieków. Po wieczerzy Jezus wyszedł z uczniami swymi za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł on i jego uczniowie. Także Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie jego często się tam gromadzili. Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią. A Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało na niego przyjść, wyszedł naprzeciw i rzekł do nich: Kogo szukacie? Odpowiedzieli: Jezusa z Nazaretu. Rzekł do nich Jezus: Ja jestem. Również i Judasz, który go wydał, stał między nimi. Skoro więc Jezus rzekł do nich: Ja jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. Trwamy w liturgii, która rozpoczęła się wczoraj, dlatego dziś, na początku tego naszego zgromadzenia, nie rozpoczęliśmy znakiem krzyża i nie zakończymy znakiem krzyża, bo jak wiemy, ta liturgia trwa cały czas. Mimo iż krzyż tak mocno wypełnia tę dzisiejszą liturgię. Krzyż, który z jednej strony przypomina nam o tym, że każdy z nas musi się mierzyć z cierpieniem. W każdym z nas jest lęk przed odrzuceniem i każdy z nas będzie musiał zmierzyć się ze śmiercią. A z drugiej strony krzyż, który przypomina każdemu i każdej z nas, że wierzymy w Boga, który jest wspólnotą Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wspólnotą, do której nieustannie, w każdej chwili naszego życia, do której jesteśmy zapraszani. Bóg, który jest miłością, nieustannie posyła swojego Ducha do Twojego wnętrza i przyciąga Cię do swojej miłości, aby w każdej chwili Twojego życia mogło towarzyszyć Tobie przeświadczenie o tym, że z miłości jesteś powołany, że z miłości jesteś powoływany w każdej chwili Twojego życia. Módlmy się, najmilsi, za święty Kościół Boży. Niech nasz Bóg i Pan obdarzy go pokojem i jednością i strzeże go na całej ziemi. A nam pozwoli wieść życie ciche i spokojne na chwałę Boga Ojca Wszechmogącego. Wszechmogący wieczny Boże, Ty w Chrystusie objawiłeś swoją chwałę wszystkim narodom. Strzeż dzieła Twego miłosierdzia. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Drzewo krzyża, na którym za
zbawienie świata. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Amen. Jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia i spraw, abyśmy przez udział w tym misterium żyli zawsze dla Ciebie, przez Chrystusa Pana naszego.
naszym zmartwychwstaniem. Dzisiaj Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. Powstali i poprowadzili Jezusa przed Piłata. Tam zaczęli oskarżać Go. Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza Króla. Piłat zapytał Go: czy Ty jesteś Królem Żydowskim? Jezus odpowiedział: tak. Ale blask krzyża nie zostaje przysłonięty przez ten mrok. Przeciwnie, na jego tle krzyż jaśnieje jeszcze mocniej i wyraźniej. Wkraczając w przeżywanie Wielkiego Tygodnia, słowa świętego papieża jawią się dla nas wszystkich jako prawda, która od wielu lat, a szczególnie od kilku tygodni, towarzyszy naszej codzienności. Na ziemi ukraińskiej śmierć stanęła naprzeciw życia, nienawiść stanęła naprzeciw pokojowi. Ostatnie wydarzenia odkrywają prawdziwe oblicze agresora, który podniósł rękę na najbardziej bezbronnych, czego niezbite dowody widzimy chociażby w Buczy. To tam, podobnie jak w wielu innych miejscach, znajdujemy ślady ludobójstwa, będące świadectwem prawdy o tych, którzy rozpętali tę wojnę. Pan z wami. Bracia i siostry, tę najświętszą noc, którą nasz Pan Jezus Chrystus przeszedł ze śmierci do życia,
Kościół wzywa swoje dzieci rozproszone po całym świecie, aby zgromadziły się na czuwanie i modlitwę. Jeśli tak będziemy obchodzić pamiątkę Paschy Pana, słuchając Słowa Bożego i sprawując święte obrzędy, możemy mieć nadzieję, że otrzymamy udział w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią i razem z Nim żyć będziemy w Bogu. 16 kwietnia rano w katedrze lwowskiej trwa adoracja przy grobie świętym. Ciemna jucznia była odprawiona o 8 rano, a od 9 godziny kapłani co godzinę poświęcali wielkanocne pokarmy dla ludzi, którzy odjeżdżają lub nie będą mieli możliwości być później na mszy świętej. Wieczorem celebracji Wigilii Paschalnej w Bazylice Metropolitalnej przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. O godzinie 18 przed głównym wejściem do katedry został wyniesiony paschał, wielka woskowa świeca, która jest znakiem Chrystusa Zmartwychwstałego. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki wpiął na paschale 5 gwoździ symbolizujących rany Chrystusa i aktualny rok, 2022. Zapalony od poświęconego ognia paschał do zaciemnionego kościoła uroczyście wniósł proboszcz ksiądz prałat Jan Nikiel. Podczas procesji do ołtarza głównego duchowieństwo i wierni przekazywali ogień od paschału. Liturgię światła zastąpiły czytania z psalmami. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki uroczyście poświęcił wodę. W swoim kazaniu metropolita lwowski powiedział: tegoroczne święta wielkanocne naznaczone są tragedią wojny. Nie wolno nam o tym zapomnieć. Dlatego pochylamy się z wielkim szacunkiem nad ludzkim życiem, szczególnie tym, które oberwało się w wyniku wojny. Ci, którzy zginęli, przeszli już swoją paschalną drogę i stanęli przed obliczem Zbawiciela. I chociaż ich śmierć napełniła bólem ich rodziny i wielu z nas, to ufam, że są dzisiaj szczęśliwi w Królestwie Niebieskim. Ufam, że stojąc przed obliczem Stwórcy, są świadkami niesprawiedliwości i nienawiści, jaka przyszła na naszą ojczyznę. Ufam, że są po tamtej stronie orędownikami pokoju. Umiłowani bracia i siostry, w tę Wigilię Paschalną proszę Was, świętujmy tegoroczną Wielkanoc jako świadkowie wiary i nadziei, wierząc nie tylko w zmartwychwstanie Jezusa, ale odnajdując w fakcie zmartwychwstania siłę do zwycięstwa dobra nad złem. Dokonajmy tego potęgą naszej modlitwy, a jej fundamentem niech będzie miłość, która wszystko przetrzyma i doprowadzi nas do upragnionego pokoju. Wszyscy obecni w katedrze odnowili przyrzeczenia chrzcielne, wyrzekając się grzechu, szatana i wszystkiego, co prowadzi do zła. Później wyznawali wspólnie wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wigilia Paschalna zakończyła się Eucharystią. Radość z Wigilii Paschalnej wspólnie z parafianami katedry oraz wiernymi rozdzielili przedstawiciele władz lokalnych, na czele z burmistrzem miasta Lwowa Andrijem Sodowym. Na zakończenie metropolita lwowski złożył wszystkim obecnym serdeczne życzenia wielkanocne, życząc, by w świętowaniu wielkanocnym każdy odnajdywał moc nadziei w to, że dobro zwycięża zło. Szanowni kapłani, osoby życia konsekrowanego, umiłowani bracia i siostry, dzisiejszy dzień świętego Triduum Paschalnego był dniem wielkiego milczenia. Trwaliśmy na modlitwie i adoracji przy Bożym Grobie. Rozpoczynając liturgię Wigilii Paschalnej, przerwaliśmy to milczenie i znów przychodzimy do Kościoła, by świętować radość zmartwychwstania, radość Paschy. Przejście Chrystusa od śmierci do życia dokonało się w nocy z soboty na niedzielę. Pierwsi świadkowie Zmartwychwstałego, których przedstawia nam Ewangelia, to kobiety galilejskie: Maria z Magdalny, Piotr i Jan, Łukasz i Kleofas. To oni dają pierwsze świadectwo o pustym grobie. Czynią to w niedzielny poranek. My również, jak oni, pójdziemy jutro w procesji rezurekcyjnej, aby dać świadectwo, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. A my jesteśmy tego świadkami. Zanim jednak to nastąpi, potrzeba nam przeżyć dzisiejszy wieczór, który jest wieczorem Wielkiej Paschy. Przypominają nam o tym teksty Słowa Bożego. Przypomina nam również bardzo bogata w symbole liturgii.
Najstarsza i pierwsza księga Pisma Świętego odwołuje się do pierwszej Paschy. Miała ona miejsce w chwili stworzonego zamysłu Boga na początku ludzkiego wymiaru czasu, kiedy chaos, niebyt i pustka stają się początkiem istnienia świata i życia, a ciemność ustępuje przed światłością. Ta pierwsza Pascha to pierwsze przejście świata i człowieka z niebytu w życie. Stało się to dzięki miłości Wszechmogącego Boga. Symbolem tego stało się wniesienie Paschała, znaku światła Boga, światła Jezusa Chrystusa. To światło, które u początku stworzenia pierwszy raz oświetliło mroki ziemi, dziś rozświetliło mroki naszej świątyni, a może i mroki naszych serc, spowite niepokojem i lękiem, w jakim żyjemy w ostatnich tygodniach. Podeszliśmy do światłości Paschału, aby od niego zapalić swoje świece, a potem podzielić się tą światłością z naszymi siostrami i braćmi i w ten sposób rozświetlić ciemność i mrok świata. Potem prosimy Cię, Panie, niech przez Twojego Syna stąpi na tę wodę moc Ducha Świętego, aby wszyscy przez chrzest pogrzebani razem z Chrystusem w śmierci, z Nim też powstali do nowego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wyrzeka się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby Ciebie grzech nie opanował. Wyrzekam się. O świcie 17 kwietnia radosne dzwony na wieży Bazyliki Metropolitalnej we Lwowie obwieściły całemu miastu dobrą nowinę. Dokładnie o 7 rano rozpoczęła się procesja rezurekcyjna wokół katedry, której przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, niosąc Najświętszy Sakrament. Z przodu ministranci nieśli krzyż z czerwoną stułą, symbolizującą zwycięstwo Jezusa Króla nad władzą śmierci, a również figurę zmartwychwstałego Pana. Katolicy Lwowa licznie zaświadczyli o swojej wierze w zmartwychwstanie Chrystusa. Podczas mszy świętej arcybiskup Mieczysław Mokrzycki w swoim kazaniu wezwał wszystkich wiernych do niesienia prawdy o zmartwychwstaniu w ich codzienne życie, w ich rodziny i środowiska, zwłaszcza tam, gdzie jest ból i cierpienie. Metropolita zwrócił szczególną uwagę na wydarzenie zmartwychwstania, które w czasie wojny nabiera szczególnego znaczenia.
Gdy Piotr przybył do domu sytnika Korneliusza w Cezarei, przyjmuje w dłuższym wywodzie. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Pytania pro te, czy ja wiejsno jest świadką Woskresłego, z jochodni nabieraje osobliwego znaczenia. To pytanie, czy jestem świadkiem, dzisiaj nabiera szczególnego znaczenia. Dzieje się tak za przyczyną wojny i związanej z nią trudnej sytuacji w Ukrainie. Przecież w wielu miejscach naszego kraju nie ma dzisiaj rezurekcyjnej radości. Nie wszędzie były procesje rezurekcyjne i uroczyste świętowanie. Nie wszędzie ludzie mają przygotowane świąteczne śniadanie wielkanocne. Nie wszędzie mają miejsce, aby spokojnie przeżywać radość zmartwychwstania. Jednak, bez wątpienia, pomimo tak trudnych okoliczności, wszędzie jest obecny zmartwychwstały Jezus i wszędzie da się słyszeć słowa sekwencji. Śmierć zwarła się z życiem i w boju o dziwy, choć poległ wódz życia, króluje dziś żywy. Tak, bracia i siostry, na naszej ziemi śmierć zwarła się z życiem i wystarczy tylko spojrzeć na Mariupol, Irpin, na Charków, Bucze, na Cherson, na zbombardowane szpitale, szkoły, całe miasta i wioski. Jednak w Dzień Zmartwychwstania chcę powiedzieć jako świadek Zmartwychwstania. Śmierć przegra. Ona może zadawać cierpienia, ona może połączyć się z nienawiścią, ale ostatecznie ona przegra, bo ona nie jest życiem. Zwycięskim życiem jest zmartwychwstały Jezus. Dlatego z tego miejsca ośmielam się wołać mimo cierpienia, bólu i rozpaczy: Alleluja! Jezus żyje, a wraz z Nim żyje nasza wiara. Żyje nadzieja. I nie umiera miłość. Dzieje się tak wszędzie tam, gdzie króluje Chrystus. Bo tam króluje miłość, a nie złość. Bo tam króluje życie, a nie śmierć. Zatem wybierajmy pośród ucisku i utrapienia Chrystusa, a wraz z Nim zwycięstwo, bo kto wierzy w Boga, widzi Jego obecność w swoim życiu. Ocze, niebo moje, ta wielkie u swojej szczodrości, błogosławi wszystkie święte Cerkwę Bożą, pod kierownictwem Świętego Ojca Franciszka, niechaj daje autentyczne świadectwo pro woskresłego przed wszystkimi narodami. Tebe prosimy. Słuchaj nas, Boże. Wszystkiego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Czekamy mocno Twojego Ducha, aby stał się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, życzę pięknego wypełniania swojego powołania kapłańskiego i biskupiego, do którego zaprosił Cię Jezus Chrystus, najwyższy kapłan. Jeszcze raz pragnę podziękować na Jego ręce całemu duchowieństwu za modlitwę, za posługę w tym trudnym czasie, także w czasie Triduum Paschalnego. Tutaj na ręce Ojca, który nam głosił homilię w Wielki Piątek, wicedyrektorowi Caritasu Centralnego w Polsce. Dziękujemy za tę solidarność, za wszelką pomoc humanitarną, która tak bardzo dużo płynęła tutaj z Polski, można powiedzieć z tym wielkim zdumieniem, rzeką. Niech Jego chwalebne zmartwychwstanie
towarzyszy we wszystkich podejmowanych decyzjach oraz dalszej posłudze dla naszej archidiecezji i całego Kościoła. Chrystus zmartwychwstał. Na zakończenie liturgii paschalnej arcybiskup Mieczysław Mokrzycki życzył wszystkim wiernym spokojnych i pogodnych świąt. Odpust ku czci Miłosierdzia Bożego we Lwowie Rzęsnej. 24 kwietnia, w Wigilię Liturgicznego Obchodu Uroczystości Bożego Miłosierdzia, wspólnota parafialna Miłosierdzia Bożego we Lwowie świętowała uroczyście swój odpust. Bardzo serdecznie witam wszystkich gromadzących się na naszej uroczystości odpustowej. Uroczystość Bożego Miłosierdzia. Chcemy Bożemu Miłosierdziu powierzać nas wszystkich, naszą Ojczyznę. Chcemy szczególnie modlić się o pokój i pragniemy właśnie ofiarować Panu Jezusowi Miłosiernemu wszystkie nasze intencje, aby zostały wysłuchane. Msza Święta koncelebrowana, sprawowana jest ksiądz dziekan. Modli się w intencji wszystkich parafian, prosząc o Boże błogosławieństwo, o zdrowie, potrzebne łaski. I jedna intencja sprawowana jest z intencji pokoju. W tym dniu wszyscy zgromadzeni na wspólnej modlitwie dziękowali Bogu za dar wspólnoty parafialnej, która od samego początku swego istnienia oddana jest Miłosierdziu Bożemu, i wszyscy wspólnie prosili o dar pokoju w Ukrainie i zakończenie wojny zwycięstwem. Uroczystej liturgii przewodniczył ksiądz prałat Jan Nikiel, proboszcz katedry lwowskiej, który podczas kazania przypomniał wiernym istotę Miłosierdzia Bożego, kiedy Bóg nie tylko umie współczuć ludziom w cierpieniach, ale także współuczestniczy w ludzkim cierpieniu oraz wychowuje ludzi z miłości i ku miłości. W uroczystościach parafialnych wziął udział minister aktywów państwowych Rzeczpospolitej Polski Maciej Malecki oraz prezes zarządu Fundacji Semper Fidelis dla archidiecezji lwowskiej pan Henryk Rydzyk. Przychodzimy dzisiaj, aby w tym kościele Bożego Miłosierdzia skorzystać z tej wielkiej łaski, z tego wielkiego daru, który Pan Jezus chce nam przekazać, chce nam dać. Bo podstawowym imieniem miłosierdzia, podstawowym działaniem miłosierdzia to jest miłość w uczynkach. Wiemy, że nie wystarczy mówić o miłości. Prawdziwie kocha ten, który czyni miłość, który codziennie oddaje w tej miłości swoje życie. I tym właśnie kimś, który codziennie dla nas oddaje swoje życie i pragnie naszego zbawienia, jest Jezus. Prosi jedynie o zaufanie. Kiedy mówimy o miłosierdziu i Bożej sprawiedliwości, to czasami może nam się wydawać, że to są dwa tematy przeciwstawne.
Czy można być miłosierny, a jednocześnie sprawiedliwy? Ten dylemat znają wszyscy rodzice, wszyscy wychowawcy. Bo aby dziecko mogło się prawidłowo wychowywać, musi mieć przykład, a z drugiej strony musi mieć określone pewne ramy działania, pewne zasady, które rodzice, wychowawcy chcą temu dziecku przekazać. Na zakończenie liturgii odpustowej było wystawienie Najświętszego Sakramentu. Wiernie odmówili koronkę do Bożego Miłosierdzia w intencji pokoju w Ukrainie, a po nabożeństwie odbyła się uroczysta procesja wokół kościoła i uroczyste odśpiewanie hymnu pochwalnego Te Deum. Dwudziestego 4 kwietnia w Niedzielę Miłosierdzia Bożego wspólnota katedralna we Lwowie świętowała uroczyście swój odpust. W tym dniu wszyscy zgromadzeni na wspólnej modlitwie wypraszali Miłosierdzia Bożego, zakończenia wojny, zwycięstwa i daru pokoju w Ukrainie. Uroczystej liturgii przewodniczył biskup Leon Mały wraz z księdzem prełatem Janem Niklem, proboszczem Katedry Lwowskiej oraz księżmi dekanatu lwowskiego. Biskup Leon w swoim kazaniu, mówiąc o Miłosierdziu Bożym, przypomniał wiernym, że Bóg współuczestniczy w ludzkim cierpieniu oraz wychowuje ludzi do życia wiecznego. Na zakończenie liturgii odpustowej było wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz uroczysta procesja wokół kościoła ze śpiewem hymnu pochwalnego Te Deum. Było to wieczorem owego pierwszego dnia. Nie ma granic miłosierdzia Boże. Nasz Bóg jest Bogiem miłosierdzia. Już w starożytności Izrael śpiewał psalm 136 na dwa głosy. Chwalcie Boga nad Bogami, śpiewał przewodniczący, a lud powtarza, bo na wieki miłosierdzie Jego. Pamiętał o nas, o naszym poniżeniu, bo na wieki miłosierdzie Jego. On pokój daje każdemu ciału, żeby życie boskiego majestatu, abyśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Jego Syna otrzymali od Niego błogosławieństwo i łaskę. Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku.
28 kwietnia w Lwowie z inicjatywy Rycerzy Kolumba i z błogosławieństwem arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego otwarto Centrum Pomocy Humanitarnej. Ośrodek znalazł swoje miejsce w dawnym budynku Wyższego Seminarium Duchownego, które jest częścią zespołu architektonicznego Kościoła Matki Bożej Gromnicznej i Kurii Archidiecezji Lwowskiej. Klucze do tych pomieszczeń zostały niedawno przekazane Kurii w ramach zwrotu majątku kościelnego prawowitym właścicielom. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, który jest także narodowym kapelanem Rycerzy Kolumba w Ukrainie, przybył, aby pobłogosławić inicjatywę współbraci. Ja duże tiszu, saj duże. Bardzo się cieszę i dziękuję Rycerzom Kolumba za inicjatywę pomocy potrzebującym, ubraniami oraz innymi rzeczami, które otrzymujemy w ramach pomocy humanitarnej. Wiemy, że w tym trudnym dla Ukrainy czasie wiele osób znajduje się w niełatwej sytuacji. Wielu straciło wszystko, dom, pracę, środki do życia. Wiele osób przyjechało do naszego miasta bez ubrania. I cieszę się, że pomyśleliście o tych ludziach. A teraz w tych pomieszczeniach, które niedawno zostały zwrócone Kościołowi Rzymskokatolickiemu, będzie działać to Centrum Pomocy Humanitarnej. Delegat krajowy Rycerzy Kolumba w Ukrainie Jurij Malecki wyraził wdzięczność krajowemu kapelanowi za wsparcie i możliwość korzystania z pomieszczeń byłego seminarium. Dziękujemy archiepiskupu za to, że on tak ładnie odpowiedział się na nasz zapyt. Dziękujemy arcybiskupowi za odpowiedź na naszą prośbę i udostępnienie tych pomieszczeń dla Centrum Pomocy. Od pierwszych dni wojny otrzymaliśmy wiele odzieży w ramach pomocy humanitarnej i najpierw przekazywaliśmy je transportem na wschód. Szybko jednak okazało się, że odzież jest bardziej potrzebna tutaj, w Lwowie, dokąd przybyła duża liczba przesiedleńców. Wiele osób znalazło się z jedną paczką w ręku. Pomyśleliśmy więc, że powinniśmy stworzyć miejsce, w którym znajdą się rzeczy, których potrzebują. Ubrania, buty, pieluchy, zabawki. Dlatego serdecznie dziękujemy naszemu metropolicie za błogosławieństwo, a naszym żonom za wsparcie tej inicjatywy i zgodę na opiekę nad tym miejscem i nad ludźmi, którzy tu przyjdą. Dziękuję.